oficjalnie zaczynamy. Dzisiaj temat, który dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ciekawy. Rozwój osobisty w psychoterapii. Będziemy dzisiaj w naszym klimacie przyjacielskiej rozmowy dzielić się myślami wokół tego. Szczerze powiedziawszy, dla mnie to jest bardzo fascynujący temat. Nawet trochę myśląc o tym dzisiejszym naszym wspólnym spotkaniu, przypomniałam sobie, że kiedy 30 lat temu zdecydowałam się pójść na psychologię, to ja sobie tam wyobrażałam, że to tam na tej psychologii właśnie to będziemy bardzo dużo się tym rozwojem zajmować. I co? I się rozczarowałaś, czy co? Trochę tak. Po prostu miałam takie wyobrażenie, tak, że na psychologii no to właśnie dużo, dużo będzie na temat rozwoju osobistego i że w ogóle na tym polega praca psychologa. No dobra, no to dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy to jakoś się ze sobą łączy, czy się nie łączy, czy są jakieś podobieństwa, czy różnice między właśnie tym rozwojem osobistym. Teraz jest taki chyba trend trochę, nie, na rozwój osobisty. To jest takie pojęcie ostatnio dosyć właśnie takie, może być modne w użyciu. Wszyscy chcemy się rozwijać, być może nawet czujemy taką presję na rozwój osobisty. Spróbujmy zobaczyć to też pod kątem właśnie tego, czym się my zajmujemy na co dzień, czyli psychoterapią. No i też będziemy też na pewno tutaj mówić w odniesieniu do psychoterapii ISTDP, czyli intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej, której tutaj jesteśmy też fankami i popularyzujemy. Mm-hmm. Ale też zanim zaczniemy, to prosimy Was tradycyjnie o taką informację, skąd jesteście, z jakiego miasta, jaki zawód wykonujecie, bo też jesteśmy bardzo ciekawe, kto się skusił na ten temat. Ja znalazłam takie zdanie Carla Gustava Junga, że rozwój wymaga odwagi. Więc witam wszystkich odważnych, którzy dzisiaj tutaj przyszli, których ten temat jakoś zaintrygował na tyle, że chcecie z nami spędzić ten wieczór wtorkowy. No bo właśnie, bo ten rozwój to wymaga też rozwagi, odwagi i rozwagi. Nie wiem, czy myślę o tym, że rozwój osobisty jakoś stał się ostatnimi czasy bardzo popularny. Raczej myślę w inny sposób, ale z całą pewnością internet, dostęp do wiedzy, też aktywność osób w internecie, no tego jest mnóstwo, więc to na pewno zintensyfikowało i też taki dostęp jest ułatwiony do takich treści, które gdzieś tam wspierają ten nasz rozwój osobisty. No dobrze, ale my będziemy się przyglądać trochę okiem psychoterapeuty do tego tematu rozwoju osobistego, bo nie mam jakiegoś wielkiego wyobrażenia na temat tego, kto rozwojem osobistym się zajmuje. Nie zrobiłam też jakiejś wielkiej analizy, ale moje wrażenia są takie, że bardzo często rozwojem osobistym zajmują się różne osoby, niekoniecznie z wykształceniem takim psychologicznym, czy zwłaszcza psychoterapeutycznym, co oczywiście nie oznacza, że to jakoś ma umniejszać tym treściom umieszczanym, ale dla mnie gdzieś właśnie może z tego powodu, że jednak i ta wiedza i doświadczenie psychoterapeutyczne jest też jakimś punktem odniesienia moim do treści, z którymi mam do czynienia. Więc dzisiaj spróbujemy też popatrzeć na ten rozwój osobisty, właśnie tak poszerzając tą perspektywę psychoterapeutyczną, czy tak jakby popatrzymy okiem psychoterapeuty na temat rozwoju osobistego. Tak, tutaj już jakieś pierwsze do nas dopływają informacje od Was. Super, cieszymy się bardzo. Właśnie dajcie znać. Właśnie tutaj mam informacje nawet właśnie w jakim nurcie ktoś pracuje. Bardzo fajnie, cieszymy się. Dajcie znać, z kim tutaj dzisiaj tą kawę pijemy. Mam nadzieję, że też macie coś takiego miłego, jakiś umilacz dla siebie, żeby to było właśnie takie spotkanie na luzie. Pod koniec będziemy też Was jakoś zachęcać do tego, żeby jeszcze, nie wiem, pokomentować, wyrazić swoje zdanie.
tej kwestii. Więc jakoś bądźcie z nami i ruszamy. I ruszamy, dokładnie. Poprosimy Jakubie o tą tradycyjną planszę z punktami. Pomaga nam tutaj troszkę się osadzać w jakimś wątku po kolei. Tak, tak. No i dobra. Bardziej, że temat jest taki, dla mnie to jest w ogóle temat bardzo fascynujący i mi te punkty też pomogą tak trzymać swoje granice, bo mogłabym popłynąć w takie odmęty, więc bardzo dziękujemy, bo to na pewno nam też tak, taką strukturę tej naszej rozmowy. Też jak, jeszcze tutaj z takich technicznych rzeczy, to pewnie już też stali uczestnicy wiedzą, ale webinar jest nagrywany i będzie udostępniony później dla tych, którzy nie zdołali być z różnych powodów. Potem mamy właśnie te pytania różne, czy to jest dostępne. Oczywiście będzie dostępne na naszej grupie facebookowej Sentio, też później na naszej stronie internetowej, więc jak najbardziej będzie tutaj to, można potem jeszcze sobie posłuchać, jakoś polecić być może komuś innemu. No dobrze, to co Agnieszka, zacznijmy. Rozwój osobisty, psychoterapia, więc tutaj zaczynamy właśnie już tak konkretnie. Tak. Jak ty to rozumiesz? Co to jest rozwój osobisty w ogóle i jak on się ma do psychoterapii? Jak to? Ja sobie o rozwoju osobistym myślę, że to jest rozwój naszej osoby w różnych obszarach. I myślę też w taki sposób, że psychoterapia z całą pewnością też jest jednym ze sposobów rozwoju osobistego, a zarazem wymaga rozwoju osobistego, żeby ta efektywność psychoterapii no, była satysfakcjonująca. Że po pierwsze, tak jak ja o tym myślę, tak, że rozwój osobisty też mi się łączy z takim hasłem jak świadomość, tak, że świadomość siebie, więc w psychoterapii jak najbardziej no to jest też obszar naszej pracy, tak, że możemy tak pomyśleć, że jak ktoś przychodzi na psychoterapię, to ma bardzo dużo takich wiedzy o sobie, czy pewne procesy, które uruchamia, one są w tej sferze nieświadomości. Więc psychoterapia, po pierwsze możemy tak pomyśleć, że jest takim sposobem, żeby pewne rzeczy zostały uświadomione. To byłby taki podobny czynnik, jak w haśle rozwój osobisty, że najpierw musi być jakaś świadomość. Bo bardzo często, tak to są jakieś moje doświadczenia, przychodzą osoby na psychoterapię, i mają taką nadzieję, że ta psychoterapia to tak jakby coś tam się stanie na tej psychoterapii, że to tak jakby mnie zmieni. Tak, tak, tak. Nie? Trochę mam takie hasło, że psychoterapia to nie jest magia. I to też nie jest jakieś, ja nie wiem, jakieś opium, tak, które spowoduje zmianę moich stanów umysłu bez mojego udziału świadomego. Pierwsze skojarzenia to mam takie. I myślę, że żeby ktoś skorzystał z psychoterapii naprawdę taki najlepszy dla siebie sposób, to wymaga tej świadomej pracy. Świadomej pracy pomiędzy też sesjami. Nie? No bo jeżeli jestem na sesji, coś się dzieje w tym doświadczeniu, bardzo często, to pewnie też macie takie podobne doświadczenia w swoich gabinetach, że osoby przychodzą na sesję, wychodzą, i potem znowuż przychodzą i tak jakby nie ma żadnego połączenia między tymi spotkaniami. Bardzo często też trudno jest osobom sobie przypomnieć w ogóle o czym żeśmy rozmawiali ostatnio. Więc wtedy możemy tak pomyśleć, że aha, okej, okay, czyli nie ma tej pracy pomiędzy. Nie? No właśnie, no bo tutaj taką też patrzyłam sobie na definicję rozwoju osobistego i to, co mi się tutaj najbardziej spodobało, to taka definicja, że to jest polepszanie jakości swojego życia w świadomy sposób poprzez regularną pracę nad sobą. Czyli piękna definicja. Polepszanie jakości swojego życia w świadomy sposób poprzez regularną pracę nad sobą. Nie? I właściwie wtedy można by było myśleć o rozwoju osobistym jako o takim ciągłym procesie, nie? Procesie takiego, może powiedzieć, procesie na, bo to też można właśnie o tym różnie myśleć, jako o takim procesie na życie, takim, czy ja żyję
do rozwoju, żeby się rozwijać, czyli właściwie, żeby wzrastać i jakby zyskiwać nowe formy funkcjonowania wraz z, nie wiem, z upływającymi latami, wraz z pojawiającymi się nowymi okolicznościami, nowymi rolami w życiu na przykład. Czy ja jestem w takim procesie ciągłego rozwoju? Czy ja może utykam jakoś, nie następuje jakiś rodzaj takiego utknięcia w rozwoju, jakiegoś zatrzymania i wtedy zostaję na jakiejś starej, wcześniejszej formie, gdzieś taki regres, prawda? Czy taki brakuje mi teraz słowa, jakieś takie utknięcie. Taka stagnacja, taka karłowatość. I wtedy się nie rozwijam. No na przykład, prostsza rzecz, nie wiem, rosną mi dzieci i czy ja za nimi nadążam, że już nie mam dziecka 10-letniego, tylko mam, nie wiem, 16-letnie i jakby, czy ja nadążam za tym, czy mój rozwój osobisty nadąża za rozwojem mojego dziecka. W takiej najprostszej formie, więc jakby rozwój osobisty jako taki program na życie, albo też można o tym myśleć jako takich momentach skokowych, nie? Rozwój osobisty jako taki moment, nie wiem, że widzę u siebie jakąś potrzebę, jakiś brak i włączam taki program rozwoju osobistego, którym właśnie może być psychoterapia, prawda? Właśnie, że włączam taki, jakby włączam do mojego życia jakiś program, nie wiem, niektórzy idą, nie wiem, na jakieś ćwiczenia fizyczne, tak? Niektórzy idą na psychoterapię, niektórzy zaczynają się, nie wiem, uczyć jakichś języków na przykład. To jakby może być rzeczywiście bardzo wszechstronne, ale to jest jakiś taki program usprawniający, który w jakimś momencie czasowym, w jakiejś perspektywie też czasowej ma podnieść moje funkcjonowanie na wyższy poziom. Myślę o takim myśleniu. Tak, mi się to bardzo podoba, bo mówisz właśnie o takiej pracy. Nie? Ja też tak sobie myślałam właśnie o tym rozwoju jako świadome podejmowanie wysiłku w celu polepszenia jakości swojego życia. I przychodzi do mnie takie jakby hasła, które każdy z nas zna, że typu bez pracy nie ma kołaczy, kto nie pracuje, niech nie je. I tak się zastanawiałam, zwłaszcza na tym ostatnim zdaniem, nie? Że kto nie pracuje, niech nie je. Nie w sensie takiego pokarmu dosłownego, tak? Że niech nie je, czyli niech będzie głodny fizycznie, tylko ja zaczęłam myśleć o tym, że to jest taka głęboka, w ogóle głęboki sens tego zdania, tak? Że kiedy ja nie pracuję, czyli nie podejmuję tego wysiłku, tego rozwoju, to ja będę głodny. Będzie głodna moja samoocena, będzie głodne moje poczucie własnej wartości, co się wiąże z tym, będą głodne moje, nie wiem, pragnienia, tęsknoty, jakieś marzenia, będzie głodne moje takie doświadczanie własnego potencjału, własnych jakichś talentów. Po prostu będę głodna. Kto nie pracuje, niech nie je. Czyli jak nie będziesz pracował, będziesz głodny. Bardzo łatwo jest nakarmić ciało, nie? Ale myślę, że jak będziemy myśleli o tym, właśnie o tym pokarmie, który potrzebuje nasza osoba w takim szerokim zakresie, no to tam jest mnóstwo takich niematerialnych, niefizycznych potrzeb. I kiedy ja nie pracuję, no to nie będę jeść, bo nie będę miała owoców tej mojej pracy. Więc tym sposobem będę głodny. Nie? Bardzo często łatwo jest temu zaprzeczyć, nie? Bo czasami niektóre osoby mówią, no tak, ale ja nie mam siły. Ja nie mam siły na to, jak będę mieć siłę, no to zacznę coś robić. To tak nie działa i mi się rozwój osobisty i psychoterapia łączy też z tym, że z tym się wiążą pewne koszty, nie? Że jakby nie ma nic za darmo. Nikt za nas nie zrobi niczego, bo nawet jakbyśmy chcieli jako psychoterapeuci zrobić coś dla naszych pacjentów, nie da się. Po prostu się nie da. Tak to nie działa, nie? Czy jesteś gotowy zapłacić ten koszt? Nie? W rozwoju osobistym bardzo dużo się zwraca uwagę na koszty. Tak? Bo każdy chce mieć rezultaty. No kto nie chciałby mieć spełnionego życia, nie? Mieć wystarczającą ilość pieniędzy, żeby można było spełniać swoje marzenia, doświadczać swoich możliwości, swoich talentów,
No wszyscy to chcemy, nie? Kto by tego nie chciał? Ale czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Więc czy jesteś gotowy zapłacić cenę? No tak, więc w psychoterapii tą ceną co jest w takim razie tego rozwoju? W psychoterapii ceną rozwoju też jest to, że ja podejmuję ten wysiłek pomiędzy sesjami. Nie? To też jest ta cena, między innymi. No, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Co jest ceną w psychoterapii? No co jest ceną w psychoterapii? Jest taka realna cena odpłatności za sesję. Jeśli to jest psychoterapia, za którą płacimy, bo tak nie jest zawsze. Tak, ale też płatności w sensie, nie wiem, czasu, zaangażowania, ale też takiego podejmowania odważnych kroków w kierunku otwierania się i pokazywania tych zranionych miejsc. Nie? Bo żeby móc coś uleczać, to trzeba się nad tym zranieniem pochylać. Tak jakby przyszedł, nie wiem, pacjent do lekarza ogólnego z jakimś, nie wiem, wrzodem na plecach i nie chciał zdjąć koszuli. Nie chciał temu lekarzowi pokazać. Tak. W tym sensie to też wymaga takiego otwarcia się na ten proces w ogóle bycia oglądanym i odkrytym, tak? Odkrytym swoimi bolesnymi miejscami. I więc wolimy, że taki taka jakby różnica. Jakbyśmy zobaczyły różnicę tego rozwoju osobistego a psychoterapii, to co mi przychodzi do głowy, to też jednak to, że psychoterapia startuje jednak z poziomu cierpienia. Mm-hmm. Nie? Że psychoterapia to jest miejsce, w którym może widzisz właśnie chodzimy z leczeniem i w wyniku czego następuje rozwój osobisty. Tak? Natomiast no, wiele miejsc, gdzie ludzie się rozwijają, tak? To nie zawsze jest właśnie takie podłoże. Raczej to są takie na drodze rozwojowej chcemy sięgnąć po coś więcej, chcemy wzrastać, chcemy się rozwijać, chcemy coś ulepszać albo się jakby dopasowywać do zmieniających się okoliczności. Więc taką bym widziała ja różnicę, a ty? To jest bardzo, bardzo trafne, co mówisz, że rzeczywiście gdybyśmy tak miały uprościć, nie, to rozwój osobisty jest nastawiony na coś pozytywnego. Na coś pozytywnego. Nie? To, co budzi czasami moje właśnie wątpliwości co do tych różnych treści rozwojowych, to aspekt związany z uczuciami. Tak? Bo my, psychoterapeuci, zwłaszcza pracujący w podejściu psychodynamicznym, bardzo doceniamy funkcję i rolę emocji i tych wewnętrznych konfliktów. Mhm. I to, co powiedziałaś, także w psychoterapii jakby idziemy w kierunku zaopiekowania się tą sferą emocjonalną i zanim będzie dobrze, to jest taki etap, gdzie i to wymaga odwagi, gdzie potrzebujemy się spotkać z tym bólem, z tym właśnie, z tym, co powiedziałaś, tak, z tą raną, tak, z tym miejscem, gdzie boli. Z tym miejscem, gdzie boli. Ale w psychoterapii bardzo szanujemy to i uważamy, że to jest, ma ogromną wartość spotkać się z tym. I dzięki temu, że się z tym spotkamy, to możemy dopiero iść dalej. Tak myślimy. Nie? Tak. Często różnica między podejściem w psychoterapii do rozwoju, nie? A takim pozaterapeutycznym myśleniem. Tak. Że czasami moje wrażenia były takie, że jest to troszeczkę spłycane, tak, że jakby, dobra, nie zwracaj uwagi na te przykre uczucia, nastaw się pozytywnie, pozytywne myślenie jest tutaj ważne. To jest wszystko prawda, że to jest ważne. Tak, to prawda, to jest bardzo ważne, pewnie sobie tam zaraz do tego pójdziemy, tylko jest również ważne nie pomijać czegoś w sobie, spotkać się właśnie z tym, co siłą rzeczy, tak mi się to kojarzy z książką jednego z naszych nauczycieli, Johna Fredricksona, Kłamstwa, którymi żyjemy, także nie wiem, czy to w tej książce, czy w innej, w każdym razie Nasza ludzka natura jest taka, że jakby sięgamy po różne sposoby, żeby nie czuć bólu, ale to prowadzi do tego, że my cierpimy. Więc psychoterapia
jest takim sposobem rozwoju naszej osoby poprzez skontaktowanie się z tym. Tak? Nie, żeby od niego uciekać, tylko żeby można było tam dojść, zaopatrzyć te rany po to właśnie, żeby potem móc pójść dalej. No dokładnie. I teraz jakbyśmy na to spojrzały z perspektywy tego punktu drugiego, środowisko sprzyjające rozwojowi, a warunki zatrzymujące rozwój. Nie? Czyli właściwie myśl tego, co powiedziałyśmy tutaj przed chwilą, no to co do czego się rozumiem zgadzamy, no to że jest tak, że że często bywa tak, że jeśli nie zrobimy porządku, nie, z tymi takimi zniekształceniami, do których doszło w wyniku jakichś błędnych doświadczeń, tak, jakichś takich właśnie raniących doświadczeń, to często jest to bardzo trudne, żeby na tych takich czasami nawet zgliszczach, tak, budować ten rozwój osobisty, budować siebie jako osobę, że często trzeba, że tak powiem, posprzątać, tak, jakby uporządkować ten teren, po to, no tak, taka metafora budowlana mi się tu pojawia, żeby można było stawiać nowe budynki, nie? Żeby można było ten wzrost, ten rozwój osobisty dalej prowadzić. I tak jak właśnie też mówisz, że z mojego doświadczenia, pewnie z twojego tak samo, pewnie z wielu tutaj was słuchających też, że ten pierwszy etap psychoterapii to jest właśnie często to takie porządkowanie, w ogóle uświadamianie sobie tych zgliszcz i tych dołów, tych ran, po to, żeby jakoś w dalszym etapie na tym budować nowe nawyki, nowe sposoby reagowania, tak jakby patrzenia na siebie w inny sposób niż do tej pory. Mhm. Więc jakbyśmy zobaczyły to pod kątem tych czynników sprzyjających rozwojowi i takich czynników zatrzymujących rozwój osobisty. Ja myślałam o tym, bo to, co mówisz, tak, to ma głęboki sens. Ja myślałam sobie przy tym punkcie troszkę w inny sposób i pomyślałam w taki sposób, że rozwój jest możliwy w czasach pokoju. To jest też ten temat, tak? Poczucie bezpieczeństwa, które tutaj ostatnimi czasy też tak przewija się w tych naszych rozmowach. Nie, że jakbyśmy mieli zobaczyć to środowisko pokoju i środowisko wojny wewnętrznej, o tym mówię, to myślę, że rozwój jest możliwy tylko w czasach pokoju. Jeżeli mam wojnę, to nie jest ważny rozwój, tylko jest ważne to, żeby w ogóle przetrwać. Tak, to jest dla mnie to jest ostatnio kluczowa kwestia, patrzeć właśnie w taki sposób na siebie i na innych. Jeżeli właśnie jesteśmy cały czas zaabsorbowani w jakieś rozgrywanie, nieświadome rozgrywanie, automatyczne, takie nawykowe rozgrywanie starych konfliktów właśnie na poziomie walki o przetrwanie, czyli z takiego doświadczenia małego dziecka, który jakby w kontakcie z zagrażającym czy zaniedbującym opiekunem musi rozpaczliwie szukać różnych takich totalnych sposobów na przetrwanie. Jeżeli my nadal żyjemy nieświadomie tymi procesami, to tak naprawdę każda bieżąca sytuacja staje się dla nas zaproszeniem do odegrania tego doświadczenia, czyli tak naprawdę jesteśmy ciągle w tym stanie walki o przetrwanie, nie? W tej stanie właśnie wojny. I to jest dla mnie niesamowite, jak jakby takie otrzeźwienie w kierunku urealnienia tego, co się dzieje naokoło nas. Właśnie to jest też taka praca poprzez zmysły i poprzez właśnie odwoływanie się do doświadczenia tu i teraz, jak to pomaga też właśnie zobaczyć, jak wiele jest możliwości innych poza tym takim reagowaniem z perspektywy walki o przetrwanie, czyli właśnie walka, ucieczka, zamrażanie, obłaskawianie, nie? Jakieś utykanie w tej bezradnej, depresyjnej pozycji. Naprawdę to jest niesamowite, jak się poszerza nagle pole możliwości życia w tu i teraz,
wybierania metod dostępnych w czasie pokoju, pokojowych, tak? I jak to pomaga, jest tą taką trampoliną właśnie do tego, żeby sięgać po obfitość w swoim życiu. Ja sobie też myślałam o tym środowisku, ponieważ ostatnimi czasy dużo też o tym myślę i jakby obserwuję środowisko słów, w którym przyszło nam wyrastać. I przyglądam się w ogóle takiemu środowisku, które tworzą słowa słyszane przez nas, jak byliśmy dziećmi, i słowa, które sobie dzisiaj też mówimy. Znowuż, nie? To środowisko słowa, możemy powiedzieć, że słowa mają moc, nie w sensie magicznym, tylko no, nasze doświadczenia terapeutów, przecież my mamy codziennie w naszych gabinetach dowody na to, że słowa mają moc w bardzo głębokim sensie psychologicznym, że one się zapisują w umysłach naszych ludzkich i mają potężny wpływ na nas. I jak jeszcze sobie myślałam o tym środowisku sprzyjającemu rozwojowi albo zatrzymującym, środowisko, które zatrzymuje rozwój, jest bardzo związane ze słowami, które słyszeliśmy. To jest też związane z pewnym rodzajem mentalności naszych opiekunów, a dzisiaj naszymi. I znowuż mi to linkuje do Johna, do kłamstw, tak? Że wiele tych treści, wiele tych słów to są różne kłamstwa. Tak? John napisał swoją książkę Kłamstwa, którymi żyjemy, i tam opisał wiele tych sposobów kłamania. A tobie jakieś konkretne przychodzą teraz słowa, żebyśmy tak trochę konkretniej też jakoś o tym powiedziały, z jakimiś przykładami? Z przykładami z gabinetu. Na przykład takie słowa, że coś jest nie dla mnie, że ja się do czegoś nie nadaję. Ja nie mam, nie, ja to po prostu, ja się do tego nie nadaję, bo ja nie mam tych talentów. Na przykład, tak? Albo takie słowa, które ścinają nadzieję. Także dziecko, zejdź na ziemię, życie to w ogóle polega na czymś innym. Trzeba tutaj mocno stać na ziemi, a nie z głową w chmurach. Nie? Kiedy wyrastamy w takim środowisku, gdzie te słowa tworzą tą inną rzeczywistość niż obfitość, o której powiedziałaś, tylko jakiś rodzaj niedostatku, tak? Takiego ograniczenia, to nam się wydaje, że naprawdę to jest prawda i że to jest w ogóle mądre. To jest bardzo mądre nie mieć zbyt jakichś wygórowanych oczekiwań. To się wydaje takie racjonalne i takie chroniące. Ale w ten sposób ja jakby wciskam się w takie wąskie ubranko, tak? I po taki gorset, o, świetne porównanie, tak? Taki gorset, wierząc, że to jest mądre. Tak? I kiedy się nie spotykam z jakimś innym sposobem myślenia, przyjmuję to od tych moich opiekunów, że tak ma być. Ale tak co powiedziałaś, że to jest chroniące, nie? To chroni przed ponownym zranieniem. Ja się już nie nastawiam, ja już nie próbuję, ja już nie sięgam, już nawet nie oczekuję, że mi się coś należy, że ja coś mogę zyskać, że ja coś mogę po coś sięgnąć, bo już jakby więcej nie pozwolę się w tym obszarze zranić. To są jakieś stare, takie historyczne, nie, przekonania, które ciągle są aktywowane w naszych ciałach, w naszym myśleniu. Chociaż one właściwie, można powiedzieć, już są w ogóle nieadekwatne do rzeczywistości, bo one pomagały chronić się przed niemożliwymi do zniesienia uczuciami bólu, kiedy nasi opiekunowie, zamiast widzieć w nas te wspaniałe, cudowne istoty, które właśnie mają się rozwijać, widzieli, no, nie wiem, na przykład jakichś przeszkadzających intruzów, marudy, nie wiem, egoistów, tak? I wtedy ten sposób myślenia o sobie pozwala się jakoś dopasować do tego środowiska, bo przecież tych opiekunów potrzebujemy, nie możemy sobie pozwolić na wzruszenie ramionami, no to jak nie ty, to ktoś inny, nie? Tylko jesteśmy tak jakby zakleszczeni w tej sytuacji i ten sposób myślenia pozwala nam się jakoś dostosować i przetrwać. I to jest ten stan, może być, tej wojny, czyli takiego zagrożenia i prób
ustanawiania poczucia bezpieczeństwa w taki sposób, żeby jakoś przetrwać. Ale potem, jakby jesteśmy w tych okopach, żyjemy w tych okopach nadal, wojna się już skończyła, to znaczy nasze życie się zmieniło, tych opiekunów już nie ma, jesteśmy niezależnymi osobami, żyjemy osobno, żyjemy, nie wiem, jesteśmy w stanie się sami utrzymać, ale mentalnie na jakimś poziomie ciągle żyjemy w tym okopie, ciągle jakby nie mamy odwagi podnieść głowy i sprawdzić, czy już się ta wojna skończyła, czy nie. Ciągle jesteśmy, jakby żyjemy tamtą mentalnością, tak jak powiedziałaś, nie? I w jakimś sensie ten sposób na przetrwanie, który nam wtedy pomógł przetrwać, teraz staje się zniewoleniem, staje się tym zastojem w rozwoju, nie? Tym czynnikiem zatrzymanego rozwoju. Nie? I takie, takie czynniki w psychoterapii wyłapujemy, śledzimy, tak? Żeby pokazać je pacjentowi i żeby on dokonywał świadomego wyboru. Jak chcesz teraz tym zarządzić, widząc, że to jest coś starego, że to jest jakaś historyczna reakcja. Jak chcesz teraz tym zarządzić? Nie? Czy będziesz miał odwagę, żeby wystawić głowę na to kopu i sprawdzić swoimi zmysłami, jak jest teraz, jak naokoło ciebie teraz jest, jakie ty masz teraz możliwości? Czy czasami nie żyjesz starymi rzeczami, nie mogąc zobaczyć rzeczywistości bieżącej? I to ciebie zatrzymuje i jesteś nieszczęśliwy. Tak. Ja też myślę w taki sposób, że to środowisko, ja to nazywam takie środowisko słowa, czyli to są dosłownie słowa, które żeśmy słyszeli od naszych opiekunów, jak oni ze sobą rozmawiali, jak oni w ogóle mówili o świecie, tworzy te dwie rzeczywistości, nie? Właśnie ta rzeczywistość życia, czyli jakieś możliwości, życie to jest dla mnie coś dynamicznego, jest tam jakaś dynamika, są tam jakieś szanse, jest tam jakaś obfitość, właśnie bardzo mi się podoba to słowo, tak, że życie to jest jakaś obfitość, tak, że zasobów jest dużo i wystarczy dla każdego, dla ciebie też wystarczy, dla mnie też wystarczy, nie musimy się bać, że dla kogoś czegoś nie wystarczy, ponieważ to jest ta perspektywa różnych możliwości, różnych rozwiązań, nie? A to środowisko słowa, które tworzy coś przeciwnego do życia, tak jak ja o tym oczywiście myślę, to jest to środowisko przetrwania, czyli tego niedostatku. Także, że tam jest za mało wszystkiego i ta mentalność nasza objawia się też tym, że ja w ogóle przeżywam taki stan ciągle takiego zagrożenia, że w ogóle drugi człowiek jest dla mnie zagrożeniem, bo jeżeli nie jest obfitość zasobów, to ja zaczynam przeżywać drugiego człowieka jako zagrażającego dla mnie, bo jest dla mnie rywalem. Także jak on coś weźmie, to już dla mnie nie wystarczy. Więc wtedy to uruchamia taką niezdrową rywalizację, tak? Rywalizację jakąś, zawiść, jakiś na pewno brak współpracy, tak, nie myślenie w takich kategoriach, że drugi człowiek jest dla mnie bezpieczny i w ogóle jest jakimś bogactwem dla mnie i że dzięki temu, że będziemy współpracować, to możemy mieć jakiś efekt synergii, tylko że raczej to budzi strach, że ja coś stracę. Nie? Ja szczerze powiedziawszy, swego czasu to nie było dla mnie łatwe, to wymagało tej odwagi, o której Jung pisał. Uświadomiłam sobie, było bardzo bolesne uświadomienie sobie pewnej prawdy na swój temat, kiedy zaczęłam coś więcej się dowiadywać na temat tych mentalności właśnie, tak? Tego mentalność tej obfitości i tego niedostatku, czy prościej mówiąc, nie wiem, bogactwa i ubóstwa, uświadomiłam sobie, że ja mam mentalność biedaka. Nie w sensie materialnym, bo to jest najmniejszy pikuś, tak, to jest najmniejszym problemem, chociaż to się na pewno przekłada też na finanse, tylko w sensie podejścia do życia. Czym się ta mentalność, którą ja u siebie zdiagnozowałam, objawiała? Tym, że na przykład trudności mnie przygnębiały. Także raczej jak się pojawiał jakiś problem, to był przytłaczający dla mnie. I tym się między innymi objawia ta mentalność niedostatku, że także, aha, dobra, to jest po prostu jakaś katastrofa, to jest jakieś coś takiego strasznego, a nie jakaś sprawa do rozwiązania. Tak? Że to nie jest jakaś sprawa do załatwienia, tylko to jest jakiś po prostu ciężar nie do udźwignięcia.
Ja że teraz wymagający ktoś... jakichś totalnych rozwiązań, nie? Albo się zakopać, nie wiem, pod kołdrę czy w piasku, nie? Albo po prostu już pięści gotowe do walki, tak? Albo jakiś rodzaj właśnie zastygania i czujności, ciągłej nieufności, podważania wszystkiego i wszystkich naokoło. Tak. Tak, i to jest też taka perspektywa niewidzenia tych rozwiązań, tak? A ta perspektywa życia, dynamiki, obfitości, to jest taka perspektywa, która mówi, okej, dobra, to zastanówmy się, jakie mogą być rozwiązania. I tych rozwiązań jest zawsze wiele. Ale to jest pod warunkiem, że jest to czas właśnie doświadczania pokoju i wtedy tak zwanego pokoju, tak? I wtedy dopiero tak naprawdę są dostępne emocje, bo jeżeli jesteśmy w stanie zagrożenia, to tam nie ma tych takich złożonych emocji relacyjnych. Tam są raczej takie właśnie reakcje typu wściekłość, która chce zniszczyć przeciwnika, no bo tam jest założenie albo ty mnie, albo ja ciebie. Tak. Jak jeżeli ja chcę przeżyć, bo ty jesteś dla mnie zagrożeniem, no to ja muszę ciebie pokonać, tak? Albo jest ten jakiś strach i uciekanie w różne formy właśnie takiego przetrwania. Natomiast uczucia relacyjne, w tym na przykład złość, to są emocje z czasu pokoju, kiedy my możemy dzięki złości budować relacje, dzięki złości właśnie rozwiązywać te konflikty, rozwiązywać problemy, że my gramy do jednej bramki, mamy różnice zdań, różnice poglądów czy no, potrzeb, ale mamy wspólny cel i teraz co my możemy z tym zrobić? Nie? Więc to jest jakby zupełnie tak jakbyśmy przechodzili z portalu, przez portal w inny świat, nie? Ale jeszcze tak. Chciałam a propos tej pamięci, a propos tej pamięci co do słów powiedzieć, że to jest tak naprawdę, mówimy tu o biologicznych strukturach, nie? Bo nasza pamięć słuchowa, czy nasza pamięć wzrokowa, to jest wszystko, co jest w naszym ciele zapisane, te słowa. I to też właśnie robimy w psychoterapii, jest TDP, gdzie dochodzi do takiego portretowania, czyli do przeżywania wspomnień poprzez ciało, właśnie z takim zaakcentowaniem zmysłowego doświadczenia, tak? Czyli co twoje oczy, co twoje uszy, co twoja pamięć słuchowa pamięta, nie? W twoim ciele w tej chwili, co twoje ciało, jaki rodzaj wspomnienia ci tutaj teraz twoje ciało zakodowane w tobie przypomina, nie? I ludzie, którzy nie pamiętali różnych doświadczeń, nagle zaczynają je poprzez właśnie pamięć ciała pamiętać, tak? Przywoływać i to jest też niesamowite. I nadają temu słowa. I nadają temu słowa, bo one... Nowe słowa. Nie? Nowe słowa, tak, tak. Nie? Nowe rozumienie. Nie? Też właśnie dzięki terapeucie, który na to patrzy zewnętrznymi oczami. Na przykład przychodzi mi teraz do głowy jedna osoba, jeden mój pacjent, który w ogóle jakby był zadziwiony taką perspektywą, którą mu pokazałam, że alkoholizm jego rodziców, picie przez jego rodziców kosztowało pieniądze. Że to, że on nie miał jakichś tam akcesoriów do rozwoju, typu właśnie na przykład buty do gry w piłkę nożną, którą uwielbiał, że między innymi właśnie nie miał ich dlatego, że rodzice przepijali pieniądze. On w ogóle jakby tego nie łączył ze sobą, tego aspektu. Nie? Jakbyś myślał, że to picie było bezkosztowe, nie? Więc nadawanie temu nowego znaczenia, nowych słów, tak, powoduje pewne odblokowanie do nowego myślenia. Tak. Teraz mi się to skojarzyło, bo to jest jakiś rodzaj zaprzeczania, prawda? I nie wiem, czemu mój umysł poszedł w kierunku takiego, w ogóle zachęcam was, żebyście zwracali uwagę na to, jakim językiem mówi pacjent, bo tą mentalność obfitości i niedostatku, ta mentalność pokoju i braku pokoju można też rozpoznać w sposobie, w jaki ludzie do nas mówią. Na przykład, bardzo na to zwracam uwagę, niektórzy nawet się złoszczą na mnie, że ja się tak czepiam, ale ja się będę czepiać. Na przykład mówią, że coś się udało, no udało mi się coś. No to jest nieprawda, tak? To jest pozycja w takim zdaniu, coś mi się udało albo coś mi się nie udało, widzimy objaw takiej
mentalności osoby, która pozbawia się sprawstwa, czyli mentalność biedaka. Tak? Czyli ja jestem ofiarą, mi się coś przydarza, mi się coś udaje albo się nie udaje, ale ja pozbawiam się tego sprawstwa, czyli tutaj mój umysł poszedł w kierunku zaprzeczania, że to jest dowód dla nas, terapeutów, na to, że ten człowiek musiał w ramach adaptacji do swoich opiekunów zaprzeczyć swojej woli. Także, że to jest o jego historii, chociaż jeszcze nam nic nie powiedział na ten temat, ale możemy mieć taką roboczą hipotezę, że okej, coś się takiego wydarzyło w jego życiu, gdzie jego wola została pominięta, żeby nie powiedzieć podeptana. I to się może objawiać w języku takim, że nie ma podmiotu sprawczego, na przykład, tak to się może objawiać. Ja, że mi się coś mi się udało, zdarzyło mi się coś. Bardzo tak, zwracam na to uwagę. Tak, ale jeszcze też są, to jest jakby ten jeden aspekt słów, które warto jakoś słuchać, ale też na przykład wszelkie słowa typu, nie wiem, to jest przerażające. Jakby, nie, że jakbyś, nie wiem, panikuje nad tym, nie? To są jakby natychmiast słowa, które pokazują, że to jest doświadczenie właśnie z czasu wojny, nie? No bo i właśnie wtedy można urealniać, nie? Czy to jest właśnie takie doświadczenie, czy właśnie teraz to się dzieje, czy to jest taki stan, który wymagałby paniki, czy to jest rzeczywiście przerażające, nie? Czy takie właśnie ciągłe urealnianie do tu i teraz, szczególnie dla takich osób, które są bardziej kruche, które wymagają zdobudowania takiej zdolności adaptacyjnej ego do takiego właśnie wracania do tych wspomnień z przeszłości. Bo żeby to było w ogóle możliwe, my musimy pomóc pacjentowi zbudować, jeżeli tego nie ma, taką stabilną część obecną w tu i teraz, w której rozpoznaje, że jest bezpieczny tu i teraz, gdzie jest, z kim rozmawia. I dopiero jakby wtedy, kiedy jest osadzony w teraźniejszości, będzie miał taką zdolność do tolerancji wracania do przeszłości, do tych przeszłych, przerażających i panicznych sytuacji, bo to nie teraz jego ciało jest w panice, w sensie takim, to nie ta sytuacja bieżąco tu i teraz, w tym gabinecie z terapeutą wymaga takich reakcji i to też pokazujemy, uczymy go rozróżniać, tylko to jest jakiś moment, kiedy to wspomnienie w nim o tej przerażającej sytuacji się pojawia. I to jest ważne, żeby on umiał pozostać tak jakby w tych dwóch partycjach, takiej części jego umysłu, która wie, że jest tu i teraz, i takiej części, która ogląda, jakby przeżywa to doświadczenie też właśnie z poziomu ciała. I w ogóle to jest, myślę, też bardzo ważne a propos rozwoju osobistego, myślenie o tym, że istnieje tylko teraźniejszość. Nie ma przeszłości. Przeszłość już się skończyła. I to też jest ważne, żeby pacjentowi pokazywać. Przeszłości już nie ma. To jest tylko wspomnienie. My oglądamy twoje wspomnienie, które się jakby ciągle odpala, bo ono jest nieprzepracowane, ono jest wyparte i te uczucia jakby ciągle domagają się realizacji w działaniu teraźniejszym, ale to jest o przeszłości. My chcemy obejrzeć w twoim ciele, nie? Poprzez twój umysł to doświadczenie, ale przeszłość się skończyła, jest teraźniejszość, a przyszłości jeszcze nie ma. Są ludzie, którzy się zamartwiają, oni siedzą w przyszłości, nie? Są ciągle zamartwiający się, co będzie za 5 lat, za 10 lat, za rok, za miesiąc, jutro, prawda? Przyszłości jeszcze nie ma. Oczywiście, że to, co się dzieje w teraźniejszości, decyduje, w jakimś sensie determinuje, chociaż nie w pełnym stopniu, przyszłość, ale przyszłości nie ma, ona nie istnieje. Istnieje tylko teraźniejszość tu i teraz, tak naprawdę. Tak, to na pewno jest też takie hasło związane z rozwojem osobistym, ze środowiskiem osobistego, tu i teraz. Co możesz zrobić teraz? Bo robiąc coś dzisiaj, tworzysz swoją przyszłość, ale zrób to dzisiaj. Nie? Moje myśli poszły, bo jesteśmy już trochę, może przejdźmy do punktu trzeciego, bo też patrzę na zegarek. I pewnie zaraz jeszcze będziemy rozwijać to, o czym teraz mówimy, bo to się trochę z tym łączy, bo jakbyśmy miały sobie zobaczyć właśnie te obszary i kierunki rozwoju nas jako osoby,
To najprościej można, ja tak o tym myślę, ja tak sobie o tym pomyślałam, także, że możemy, pewnie tych obszarów może być wiele, ale jakbyśmy mieli zrobić jakiś podział, jakieś kryteria, to możemy sobie pomyśleć o tym rozwoju, nie wiem, fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i być może jakimś wymiarze takim metafizycznym, tak, czy jakimś poza materią. I na pewno też rozwój intelektualny. Tutaj dużo mówimy w sumie o tym rozwoju mentalnym. I teraz jak powiedziałaś o tym zamartwianiu się, to mi się tak to zalinkowało do w ogóle takiej naszego zwyczaju. Ja myślę, że to nie jest związane tylko z naszą narodowością, bo myślę tutaj o narzekaniu oczywiście. Ale na pewno to jest obszar do wielkiego rozwoju dla nas. Dla mnie to był bardzo duży obszar do rozwoju. Ja w ogóle myślałam kiedyś, że ja po prostu nie mam problemu z wyrażaniem mojej złości. Potem się na core treningu dowiedziałam, że to się nazywa narzekanie i roszczenie pretensji. I że jest to mechanizm obronny, a nie żadne korzystanie ze złości i wyrażanie złości. Teraz chciałabym parę słów powiedzieć o tym narzekaniu, bo te nasze kolejiny mentalne, nie? Bo ja myślę sobie tak, że żeby psychoterapia przyniosła dobre rezultaty, to ona wymaga naszej pracy mentalnej pomiędzy sesjami, bo mamy te kolejiny myślowe. Jeżeli mamy taki nawyk narzekania, zwracania uwagi na wszystko, co jest złe, to wpływa na w ten sposób, jak podtrzymuje ten swój stan wojny wewnętrznej, tak? Mój mózg nie rozróżnia fantazji od rzeczywistości i zaczyna w moim organizmie zaczynają się procesy związane z produkcją hormonów stresu. Tak? Jeżeli jest niebezpiecznie, jeżeli ja narzekam, jeżeli ja mówię, o ja cię kręcę, teraz to już naprawdę, teraz to jest tylko gorzej. Nie, no to co teraz się dzieje, to już gorzej nie było, to jest po prostu strach się bać, to ja uruchamiam w ten sposób cały złożony proces w moim organizmie, też na poziomie biochemii. Zaczyna produkcja następować kortyzolu i ja nie mogę być w stanie pokoju, bo ja wprowadzam mój organizm do sytuacji wojny. Trzeba coś walczyć albo uciekać. Nie? I jak mówimy też o tym rozwoju fizycznym, to w ogóle sobie myślę o tym, że ciało, jakie my mamy narzędzia w naszych rękach, czy my w ogóle z tego korzystamy, na przykład, co mam teraz na myśli, jak to połączyć z poprzednim wątkiem. Jeżeli kortyzol spala się poprzez wysiłek fizyczny, to żeby dobrze spać, na przykład, nie? Warto by było pójść i spalić ten kortyzol. Poprzez jakiś spacer, poprzez jakiś wysiłek fizyczny, żeby pomóc sobie na poziomie całej naszej osoby wprowadzać się w ten stan pokoju. Tutaj to jest w ogóle, wiesz, ważne, bo ludzie zapominają o tym, że mają ciała. Tak. Albo zapominają o tym, że mają duszę, nie? Czyli jakby tak. Mają te swoje te części emocjonalne i tylko akcentują na przykład pracę z ciałem albo pracę na poziomie z intelektem. Mhm. Więc tu jest właśnie o takim holistycznym rozwoju, nie? Czy ja pamiętam, teraz mi się skojarzyło, wiesz, Wechsler, czyli narzędzie psychologiczne do badania inteligencji i tam jest coś takiego jak rozwój nieharmonijny. Nie? Harmonijny albo nieharmonijny. Kiedy właśnie jakieś obszary są na przykład na hiperwysokim poziomie, ale jakieś są poniżej normy i to jest wtedy ten właśnie rozwój nieharmonijny, że on nie przebiega, on być może nie musi być jakiś taki super, hiperwysoki, ale może być przeciętny, czy trochę powyżej przeciętnej, ale czy on jest harmonijny, czy my jako osoba jesteśmy zintegrowani, czyli nasze fizyczne ja, bo nasze ciało to jest nasze fizyczne ja. Nie? Ciało, które właściwie to jest jedyny widoczny reprezentant naszej osoby. Ciało jest jedynym widocznym reprezentantem naszej osoby. I są ludzie, którzy w ogóle zapominają, że mają ciało. Tam się generują różne reakcje lękowe, tam się w konsekwencji też pojawiają różne zaburzenia i schorzenia.
i te osoby tak jakby w ogóle są od ciebie odcięte. To oczywiście też ma swoje historyczne uwarunkowania, to jest taki sposób na przetrwanie, który się wykształcił i w terapii właśnie, psychoterapii to pomagamy pacjentom rozpoznawać. Natomiast jeżeli będziemy akcentować tylko jakiś jeden punkt, czy dwa punkty, czy trzy punkty, ale nie będziemy w całości jako osoba wzrastali, tak, to prędzej czy później konsekwencje tego nas jakoś dopadną. Ale ja jeszcze chciałabym jednak wrócić do tego punktu drugiego na chwilę, bo to, co jeszcze jakoś tutaj myślę, że jest bardzo ważne jako takie sprzyjające albo niesprzyjające rozwojowi, to jest to, w jaki sposób masz relacje samemu ze sobą. Jak ty samego siebie traktujesz, czy jesteś tym, który siebie w tym wspiera, czy jesteś tym, który daje sobie czas, który daje sobie zrozumienie, który daje sobie pomocną dłoń w sytuacji, kiedy się przewrócisz, kiedy masz jakiś błąd, kiedy masz jakiś gorszy moment, czy jesteś tym, który stoi nad sobą z batem, z presją, z wygórowanymi oczekiwaniami, z brakiem wspierania i z gotowością w każdej chwili do tego, żeby wylać na siebie wiadro pomyli. To będzie bardzo wpływało na to, czy to się w ogóle uda, czy będziesz mógł się rozwijać. Bo zobaczcie, rozwijanie się pod presją, rozwijanie się pod kopniakami samego siebie nie jest możliwe. To będzie jakiś rodzaj rozwoju, ale z taki skarłowaciały. Taki jakbyśmy budowali na piasku, że byle podmuch, byle trudność i się wszystko rozpada. I jesteśmy nagle w dole, w depresji. Nie? Nic się, i wtedy jest ta taka właśnie dwubiegunowa reakcja, nie? Zero-jedynkowa, czy czarno-biały świat, inaczej mówiąc. Jesteśmy wspaniali, albo nagle jak wydaje się jakiś podmuszek beznadziejny, nie? Znowu wszystko runęło. Nie? I wtedy jest ten czas, kiedy ten wewnętrzny krytyk ma po prostu używanie i powoduje tak naprawdę jakiś rodzaj zatruwania organizmu, zatruwania całego ja. Więc tutaj to jest, myślę, że bardzo ważny, jeden z kluczowych tematów, wyprostowanie w psychoterapii. To też znowu robimy w psychoterapii, nie? Tego sposobu podejścia do siebie, do swojego rozwoju, czy ja się mogę rozwijać w swoim tempie, czy ja mogę być w pierwszej klasie, kiedy jest, a nie w ósmej, tak jakby może tego chcieli moi rodzice, będąc siedmiolatkiem. Tak? Czy ja mogę mieć umiejętności na poziomie tej pierwszej klasy, kiedy jestem w tej pierwszej klasie, ewentualnie może trochę do tej drugiej, ale bez oczekiwania, że nagle będę geniuszem we wszystkim? Nie? Czy muszę jakoś właśnie udawać kogoś, jakim nie jestem, oczekiwać od siebie rzeczy, do których nie mam jeszcze dostępu i mieć nie będę? Nie? Czy akceptuję moją drogę, czy akceptuję to, w jaki sposób się rozwijam? I wiele osób wtedy ma taki lęk, że to natychmiast będzie znaczyło, że usiądą na laurach i nic nie będą robić, że będą leniami. Nie? I to też są jakieś stare, historyczne doświadczenia, tak? Do badania. Kto do ciebie tak mówił, kto ciebie tak traktował, kto w taki sposób podchodził do twojego rozwoju. Nie? W czyich oczach jest ta presja, w czyich oczach jest ta krytyka. To jest ten rodzaj wewnętrznej też narracji, nie? Czyli znowu mój umysł idzie do tych słów, tak? Bo my zaczynamy do siebie coś wtedy mówić wewnętrznie. Nie? Zaczynamy siebie jakoś traktować, naśladując tych naszych opiekunów, którzy mieszkają w naszych umysłach. Coś takiego. Nie? No dobra, a ten czwarty punkt, jakbyśmy jeszcze, bo mamy, widzę, to już jest 55. No właśnie. Jakbyśmy na ten czwarty punkt spojrzały, też on tutaj jest, myślę, że tematem rzeką. Tak, to właściwie każdy z tych punktów to osobny webinar. Ja myślę, jak myślałam o tym punkcie, to pomyślałam sobie, że my jako psychoterapeuci mamy potężną odpowiedzialność na sobie i trochę
Moje myśli poszły w kierunku takiej odsłony, że nie jestem w stanie zaprowadzić nikogo dalej niż ja sama jestem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale taka myśl mi przyszła do głowy, tak, że mój rozwój osobisty będzie wpływał też na to, jak ja widzę osobę, z którą ja pracuję, jak ja będę widzieć i rozumieć jego rozwój. Także tak jakby, jak o tym myślałam, to myślałam sobie, duża odpowiedzialność, bardzo odpowiedzialna praca. Tak, czyli tutaj można powiedzieć, że terapeuta jest taki kawał, prawda? A propos nauczyciela akademickiego, który lubię sobie powtarzać, że tyle razy, jeden mówi do drugiego, tyle razy im to wykładałem, że w końcu sam zrozumiałem. My też się rozwijamy poprzez to, że jesteśmy w tej pracy, że właśnie ja mam często takie doświadczenie, że sobie coś uświadamiam nagle, słysząc słowa pacjenta, słysząc jego sposoby, jak on sobie próbuje radzić. I często sama mam takie myśli o sobie jako o sobie, jako o Renacie, że o, ja też tak bym chciała, albo o, ja to kupuję, ja to chciałabym też zastosować w swoim życiu. Więc tutaj często właśnie mówi się o tym, że mamy taki przywilej, nie? Pracowania, rozwijania siebie podczas pracy z innymi i jeszcze nam za to płacą. Tak, to jest w ogóle bardzo fajna perspektywa, bo to zwalnia właśnie z tej presji i prowadzi do tej synergii, co mam dokładnie na myśli, że no każdy dla nas, każdy ma coś do dania, tak? Więc też nie jest takie stawianie siebie w pozycji guru, który już tutaj jest tak rozwinięty, że już sufit dawno przebity, tylko że możemy się nawzajem ubogacać, tak? I że nawzajem właściwie się rozwijamy. Mi się strasznie spodobało, tak a propos twojej wypowiedzi, że ty to kupujesz, mi się strasznie spodobało takie zdanie, które jeden z moich pacjentów wyraził i właśnie wtedy nawet tak skomentowałam, że to jest genialne, ja to kupuję, kiedy on powiedział, że zamienił ścianę w schody. Ja najpierw nie zrozumiałam, co on do mnie mówi i wyjaśnił mi zmianę swojego wewnętrznego podejścia, tak? Że kiedy napotyka na jakąś trudność, to wcześniej doświadczał tego jako ściany, tak? Może taki mur, ściana, żeby nie powiedzieć ściana płaczu. Ale wykonał taki wysiłek, że zmienił sobie tą ścianę na schody i mówi do mnie, zawsze mogę sobie przysiąść, jak się zmęczę, ale te schody przede wszystkim to do kogoś prowadzą. W ogóle w górę, nie? I wtedy powiedziałam, jaki to jest w ogóle świetna perspektywa. Właśnie takie też dzięki temu mnie ubogacił. W sensie, jaka fajna metafora. Zamień ścianę na schody. Nie? Coś pięknego. Tak, tak. Ale tutaj też jeszcze a propos tego rozwoju osobistego, no jeżeli terapeuta jest w stanie wojny i siedzi na sesjach właśnie w tym stanie napięcia, nie, to można właśnie bardzo łatwo zobaczyć poprzez obserwację własnego ciała, nie, że siedzimy napięci, siedzimy w jakimś takim stanie, nie wiem, nawet takie myśli, nie, jakoś to przetrwam, jakoś to zniosę, jakoś, nie wiem, doczekam do końca tej sesji, nie. To jest znak, że jesteśmy w stanie wojny, że coś tutaj się takiego dzieje, że pacjent, ten konkretny, ta sytuacja uruchamia w nas jakiś rodzaj naszego doświadczenia, no bo przecież to nie jest zagrażająca sytuacja w żaden sposób dla nas, no chyba, że ten człowiek przyszedł i, nie wiem, grozi nam nożem, ale to wtedy załatwia się tę sprawę inaczej, po prostu się dzwoni na policję, tak? Natomiast w normalnej sytuacji ten stan u terapeuty jest z oznaką, że coś w nim, jakieś jego historyczne doświadczenia się uaktywniają, zostały uaktywnione w tej sytuacji i wtedy on, jeżeli nie będzie w stanie tego rozpoznawać i to jakoś stabilizować, nie będzie mógł adekwatnie być w kontakcie z tym człowiekiem w tu i teraz. Że on będzie właśnie stał tylko jakby w tej przestrzeni przetrwania, doczekania do końca, jakiegoś właśnie walki, ucieczki, jakiegoś rodzaju właśnie no tego przetrwania. A przecież nie o to chodzi.
Moje myśli idą też w kierunku takiego aspektu, że jak jesteśmy w tym stanie przetrwania, to każda zmiana jest zagrażająca, tak? A jak przychodzi do nas człowiek, to my nie wiemy, co się wydarzy. To jest po prostu sytuacja nieprzewidywalna, tak? Po prostu to nie jest sytuacja, którą możemy skontrolować, nie? I wtedy, jak jestem w tym przetrwaniu, to każda niewiadoma jest zagrażająca. Jeżeli jestem w stanie pokoju, czyli życia, a nie tylko przetrwania, to można powiedzieć, że to, co mi zapewnia poczucie bezpieczeństwa i to mi się bardzo z rozwojem kojarzy, to jest ta zachowywanie bezpieczeństwa i równowagi poprzez zmianę, tak? Poprzez tą alostazę, poprzez zmianę. Nie? Kiedy mam ten tryb przetrwania, to ja nie chcę żadnych zmian. Każda zmiana po prostu powoduje, że mnie to przeraża. Tak, ja nie chcę mieć żadnej zmiany, ja chcę mieć to poczucie bezpieczeństwa związane ze stabilizacją. Ale życie to jest coś dynamicznego, to jest ruch. To jest to, jak coś jest statyczne, no to można powiedzieć, że to raczej nie żyje. Wszystko, co żyje, jest dynamiczne. Nie? Jest tam takie powiedzenie, prawda, że jak się nie rozwijasz, to właściwie już się zwijasz, nie? Tak, i to jest prawda, tak, że właściwie prawda o nas ludziach na pewno jest taka, że jak się nie rozwijam, to nie jest prawdą, że ja stoję w miejscu, tylko ja się cofam w jakimś sensie. Ja się cofam. Nie próbuję pasować do realiów tu i teraz. Jestem w przeszłości. Tak. Bo teraźniejszość cały czas idzie do przodu, nie? Się zmienia. Tak. Słuchaj, kochana. Teraz jeszcze okay. Jedną rzecz, bo potrzebuję bardzo dopowiedzieć, dobrze. Bo to jest znowu z tym środowiskiem, bo ja ostatnio to jestem sfokusowana na środowisko słowa i treści. My, terapeuci, na pewno potrzebujemy szczególną uwagę zwracać na to, jak my, czym my się karmimy, na jakie my treści się jakby otwieramy, narażamy, wręcz powiedziała, nie? Bo ja kiedyś słuchałam radia, po prostu strach się bać, jak zaczynam słuchać te wszystkie wiadomości, to jest rzeczywistość, która naprawdę może przestraszyć. Tak, bo też to jest tak skonstruowane, że raczej się mówi o tych złych. Teraz, jeżeli nie ma takiej też higieny, kurczę, jeszcze dużo ważnych rzeczy chciałam powiedzieć i przepraszam, ale nadciągnę trochę czas. Bo jakbyśmy sobie myśleli o tych obszarach rozwoju, to coś takiego jak higiena jest bardzo ważna, nie wiem, higiena snu w obszarze ciała, nie? Higiena tych treści, czyli higiena jakiegoś umysłu, jakie my treści do siebie dostarczamy. I wszystko, co my tam dostarczymy, wszystko, co my tam siejemy, to będzie rosło. Jeżeli to są treści, które budują stan wojny, będziemy mieli wojnę. Będziemy mieli wojnę w środku, będziemy w stanie przetrwania. Na pewno się nie będziemy rozwijać. To teraz się hamuje. Dobrze. To znaczy, że temat niewyczerpany, być może jeszcze jakoś do tego wrócimy. Teraz taka chwila dla Was. Zachęcamy Was do włączenia się, czy jakoś poprzez czat, czy poprzez też można teraz tutaj będzie włączyć kamerkę, czy nawet sam mikrofon i się wypowiedzieć, jakoś, nie wiem, pod kątem, nie wiem, pytania, czy komentarza. A jeszcze jak chciałam od razu, jakoś dzisiaj właśnie świeżynka informacja, bo szkolenie z Moniką Uru, którą też tutaj bardzo sobie cenimy jako osobę, która właśnie nas uczy o tej pracy też z układem nerwowym, i Monika Uru będzie w Trójmieście w czerwcu. To jest 18-20, dobrze pamiętam. 16-18 czerwca. Będzie 3-dniowy warsztat z nią. Taka praca właśnie bardzo konkretna. Praca z dysocjacją. Jak pracować z dysocjacją. Ilość miejsc jest ograniczona, więc dzisiaj właśnie tutaj będziemy puszczać w świat informacje o tym warsztacie. Będzie tam praca nie tylko pod kątem teorii, ale bardzo mocno praca pod kątem własnego doświadczenia. Też już mamy ochotnika, który będzie brał udział w takiej sesji na żywo terapeutycznej, gdzie będziemy właśnie mogli pracować nad traumą komunikacyjną i zobaczyć te metody, które Monika stosuje właśnie w takiej też pracy integrującej ISTDP z wiedzą neurobiologiczną i metodami pracy z ciałem. To tak może właśnie tutaj na czacie, jakbyś Jakub wrzucił link,
O, super, już jest. A teraz zapraszamy Was do takiego właśnie, nie wiem, jakoś podzielenia się tym też, jak to Was brzmiało, to dzisiaj tutaj mówiłyśmy. Czy chcielibyście coś dopowiedzieć, coś skomentować, coś o coś zapytać, ale też po prostu tak dać nam znać, czy to w ogóle jest pomocne, jak to Wam brzmiało. Tutaj dzieliłyśmy się takim naszym doświadczeniem, trochę też z pracy właśnie w gabinecie i naszego rozumienia. To tak jak my się też teraz rozwijamy, w którym kierunku my tutaj podążamy jako osoby, które chcą się rozwijać i dzięki temu też wchodzić w kontakt z innymi osobami też w gabinetach. Więc tutaj jest to jak najbardziej z naszej perspektywy. Wy możecie mieć jakąś własną i chętnie o niej usłyszymy, jeśli ktoś by się tutaj odważył, czy coś napisać, czy coś powiedzieć, to zapraszamy. Też jestem ciekawa, czy to by Was ciekawiło, bo od jakiegoś czasu myślimy o tym, żeby zrobić jakiś warsztat takiego rozwoju osobistego, ale właśnie jakby pogłębiając go o tą perspektywę psychoterapeutyczną, o, Dorota się włączyła, dokończę tylko pytanie, czy to jest coś, co by Was interesowało, wziąć udział w takim warsztacie rozwoju osobistego dla psychoterapeutów też? Dorota, się odważasz tutaj zabrać głos, tak, rozumiem. Super. Nie, że niewiele osób tutaj się pokazuje, uczestników, natomiast chcę Wam bardzo podziękować, bo to dzisiejsze spotkanie no, dla mnie jest bardzo cenne, bo też jakoś blisko jestem tego wszystkiego, co powiedziałyście, więc to są też moje myśli, to są moje refleksje i to jest też to, co sama i czym sama bym się dzieliła, też mówiąc o pracy terapeuty i o tym, jak to jest niesamowicie rozwijające, jak terapeuta właśnie też uczy się od pacjenta. Zresztą taka książka też została wydana i gdzieś tam w mojej biblioteczce jest o uczeniu się od pacjenta. Także no, praca terapeuty jest takim niesamowitym spotkaniem, szczególnym spotkaniem właśnie, w którym jednocześnie mogąc pomagać, sami się rozwijamy. Także bardzo Paniom dziękuję i chcę powiedzieć, że bardzo chętnie wezmę udział w jakichś jeszcze dodatkowych spotkaniach rozwijających tą tematykę, która dzisiaj się pojawiła. Też takie mam poczucie braku jeszcze, bo każdy temat został jakoś zainicjowany, ale każdy się może właśnie rozwijać jeszcze bardziej, tak jak mówicie, także bardzo, bardzo ciekawy pomysł i bardzo za to dziękuję. A pamięta może Pani tytuł tej książki, o której Pani mówiła? O uczeniu się od pacjenta, tylko nie pamiętam jego... To jest taki tytuł dokładnie? O uczeniu się od pacjenta? O uczeniu się od pacjenta, tak. Jest jeszcze w trakcie trwania spróbuję zerknąć tutaj do swojej biblioteczki, bo może gdzieś ta książka jest w zasięgu mojego wzroku, to bym wywołała tego autora i chyba nawet są dwie części. Także właśnie dialogu terapeutycznego bodajże na psychoterapii właśnie tą książkę otrzymałam jako lekturę i ona, no możemy ją polecać na pewno, bo to jest fantastyczna pozycja. Super. Super, super. Tak, to bardzo dziękujemy w takim razie za ten cenny głos. Tutaj też pojawiają się jakieś kolejne komentarze. O, z ogromną ochotą będę uczestniczyła w przyszłych warsztatach. Super. Czyli to jest dla nas taki znak, że jest sens o tym myśleć i po prostu róbmy to. Już przestańmy myśleć, teraz czas zacząć działać. Bo ja szczerze powiedziawszy, to już myślę o tym od 1,5 roku. Okej, czy ktoś jeszcze chciałby tutaj coś dodać? A dla mnie jako osoby w rozwoju osobistym budząca była osobowość biedaka, dostrzegam sobie. Mhm. O. No tutaj to mogę polecić książkę, która jest bardzo znana w kręgach rozwoju osobistego.
książka o tytule Bogaty, biedny ojciec. Jest to tam co prawda o takim wymiarze finansowym, ale myślę, że nasze psychoterapeutyczne umysły doszukają się jakiejś jeszcze szerszej perspektywy. Jest też druga książka, tak jakby na bazie tej właśnie Biedny, bogaty ojciec. Biedny, bogaty myślnik po prostu różni mentalnie. I ten tytuł jest dla mnie po prostu genialny. Więc jeżeli kogoś to zainspirowało, naprawdę dla mnie to była lektura, która mi otworzyła oczy na pewne nawyki po prostu mentalne w moim umyśle. Nawet też zobaczyłam, że jak myślałam inaczej niż środowisko, no bo środowisko, w którym myśmy dorastały, to było środowisko PRL-u przecież, prawda? Więc inny rodzaj myślenia niż ten mentalnego biedactwa był kasowany, bo taka była wtedy zewnętrzna rzeczywistość. Więc polecam, jeżeli kogoś to zainspirowało, to naprawdę polecam. Tutaj mamy na czacie link do tych wspomnianych pozycji właśnie o uczeniu się od pacjenta, więc super, dziękujemy bardzo. No, kolejne mamy. Zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy pacjent ma do siebie stosunek całkowicie obojętny, ani się nie nagradza, ani nie patrzy na siebie krytycznie, jest całkowicie ambiwalentny. No to jakoś strasznie smutne mi się wydaje wtedy, bo tak jakby był co, obojętny wobec siebie, wobec osoby, która, może powiedzieć, ostatnio właśnie miałam na sesji z pacjentką taką rozmowę, która, ona tak jakby przeżywa jakiś taki rodzaj zawodu, że musi się ciągle sobą opiekować. Że jej się wydaje, że to już tak się wydarzy, to opiekowanie się i się skończy, zarazem z końcem psychoterapii i wtedy już nie będzie się musiała sobą zajmować, nie? Ale tak naprawdę bycie ze sobą, w relacji ze sobą, to jest tak naprawdę ciągłe, permanentne do samego końca tego życia opiekowanie się sobą. Więc jeżeli mamy do siebie obojętny stosunek, to jest tak jakby być takim odciętym, nieczułym rodzicem, nie? Jakimś takim, ani ciebie nie pochwali, ani ciebie nie zgani, ale tak właściwie ciebie wcale prawie jakby nie widział, jesteś na niego obojętna. Więc to też na pewno ja bym pokazywała pacjentowi, nie? Co takiego się stało, że jesteś taki odcięty i obojęty w stosunku do siebie? Tak. Bo jesteśmy myślę, powołani do miłości, jesteśmy właśnie, nie? Miłości, no właśnie, do między innymi też do siebie. Nawet jest takie biblijne powiedzenie, tak? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie? Czyli jeżeli ty siebie nie miłujesz, ty siebie nie kochasz, nie? To coś jest nie tak. Coś tutaj się dzieje, jakiś rodzaj zahamowania rozwoju. Nie? Ja to czasami nawet żartuję, dodając coś takiego, że przypadkiem wszystko tylko nie to, żebyś miłował bliźniego swego jak siebie samego. To będę się trzymać z daleka od ciebie. Tak. No, jeśli możemy tak taki stosunek jak do siebie, to lepiej się do mnie nie zbliżać. To ja będę się trzymać z daleka. Tak myślę sobie o tej obojętności, nie? Że raczej bym myślała, że to jest to fałszywe self, tak? Ta zaprzeczenie, tak? Ta fasada, ten sposób kłamania, to kłamstwo, za którym się ten człowiek chowa jako adaptacja do środowiska, w którym wyrastał. To tak ulic. No dobrze, jeszcze Dorota, ty w międzyczasie się tutaj pokazywałaś, chciałaś coś dodać, bo zniknęłaś. Nie, tak. Ja się pokazywałam z książką. A, z książką, super. Patryk Kasemen. Dwie części właśnie książki o uczeniu się od pacjenta. Fantastyczne pozycje, także polecam. Super, będziemy bardzo, się rozwijać. Bardzo dziękujemy, super. Bardzo fajnie. Możemy, właśnie też te spotkania mają temu też służyć między innymi, że możemy się podzielić, nie, tym, co wiemy, tym, jak to rozumiemy, tym właśnie, że jest jakaś ciekawa pozycja, o której my nie wiemy w ogóle, tak. ale ktoś inny wie i może nam dać znać, więc bardzo ci dziękujemy za to, że dzielisz się tą wiedzą, że się odważyłaś powiedzieć. Tak, super. Okej, czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? W jaki sposób tutaj
Ja jeszcze tak a propos książek, to jeszcze trzecią książkę polecam. Genialna książka. Myślenie kategoriami zmiany. Chyba to taki tytuł. A tak, o ja cię, teraz nie jestem pewna. Myślenie kategoriami zmiany. Po prostu książka o różnych sposobach myślenia. Mi ona, dla mnie ona spełniła taką funkcję, że ja doceniłam jakiś sposób mojego myślenia. Pomyślałam sobie, aha, czyli to jednak ma wartość dużą. Ten mój sposób myślenia, tam w jakimś obszarze, już nie będę teraz wchodzić w szczegóły. I w ogóle doświadczam ogromnej wdzięczności dla wszystkich osób, które odważają się pisać książki i nas wzbogacać. Odważają się coś w internecie robić i dzięki temu możemy z tego korzystać. Dostęp do wiedzy, jaką mamy dzisiaj, po prostu już nie mamy żadnej wymówki, żeby pozostawać w starych naszych kolejnach. Żadnej wymówki. No dobrze, czy słuchajcie, ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Jeśli nie, to tak jak zawsze to robimy, będziemy tutaj jeszcze przez chwilę to okienko mieć dostępne. My się wyłączymy już kamerkami, mikrofonami, ale jeżeli ktoś będzie chciał nam jeszcze dać informację zwrotną, to bardzo prosimy. Też jeżeli byście mieli jakieś pomysły na nowe tematy, to o czym mamy na tej kawie jeszcze mówić, jakie macie potrzeby, to po prostu napiszcie i my chętnie przeczytamy i się do tego jakoś odniesiemy. Także bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy udział w spotkaniu i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy, że chcieliście z nami spędzić ten wieczór i do zobaczenia na warsztatach rozwoju osobistego. No i bardzo zachęcamy do udziału w warsztatach z Moniką Uru, no bo to jest też takie niesamowite holistyczne podejście, bardzo rozwijające osobiście. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru.